Cyber Radio. Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy. Przy mikrofonie Maciej Bełz. Rozpoczynamy kolejną audycję z cyklu Ludzie Cybernetyki. Dzisiaj gościmy w naszej rozmowie pana Grzegorza Dorobka, geografa, filozofa i, co dla nas, myślę, najbardziej interesujące, cybernetyka. Witam serdecznie, panie Grzegorzu, na antenie. Witam również słuchaczy i witam pana redaktora. Także. Spotykamy się również po to, by wspomnieć postać docenta Koseckiego, bo w czasie, kiedy to nagrywamy rozmowę, zbliża się już 85. rocznica urodzin tego wybitnego polskiego uczonego. A pan Grzegorz zna dobrze docenta, bo był jego uczniem. Panie Grzegorzu, może pan opowie, kiedy, w jakich okolicznościach poznał Józefa Koseckiego? Były to lata późne 90., kiedy jako student uczestniczyłem, oprócz własnych wykładów, jak pan redaktor wspomniał, z geografii, ja lubiłem chodzić też na wykłady z innych dziedzin nauki i chodziłem na historię, matematykę, ale też któregoś dnia poszedłem na referat, wykład pewnego pana o imieniu Józef Kosecki, docenta. Zasiadłem w ławach tutaj auli i zacząłem się przysłuchiwać temu, co mówił pan docent. I zaczęło mnie to coraz bardziej interesować ze względu na to, że były zbieżne z moimi też ówcześnie poglądami, które miałem, czyli koneczny, ruch narodowy, ale też i rozmowę, poznawanie świata. I tak się zaczęła moja przygoda z panem docentem Koseckim. I trwała przez wiele lat, bo nie tylko na uczelni, ale też później wyjeżdżaliśmy na szkoły różnego rodzaju. Pan docent w pewnym momencie zaprosił mnie do takiego, było ogólnowydziałowego seminarium interdyscyplinarnego, które było w Kielcach, podczas którego naukowcy, ale również i tutaj studenci, czy wykładali, czy przedstawiali tematykę, którą byli na przykład mocni, czy też tematykę, która była przez tych doktorów, profesorów czy studentów krytycznie oceniana. I to zaczęło mnie coraz bardziej fascynować. I pan docent coraz bardziej jako naukowiec mnie zainteresował, ale i też jako cybernetyk. I myślę, że tutaj jeszcze opowiem taką ciekawą anegdotę. Po wielu latach oczywiście bycia z panem docentem i tutaj dyskursów naukowych, w pewnym momencie moi koledzy ze studiów taką anegdotę ułożyli ze względu na to, że jako student nosiłem czarną teczkę. I później taka anegdota się utarła, że Grzegorz Dorobek nosi czarną teczkę od Tymińskiego, który wręczył mu pan docent Kosecki. No właśnie, przewija się tutaj wątek Stanisława Tymińskiego, który też rozmowa jest w zasobach naszego radia. Możecie państwo jej odsłuchać. Natomiast jakby jeszcze pan mógł przybliżyć, no, jakiego typu był naukowcem i mentorem, bo wywarł chyba nie tylko na pana wielkie wrażenie i wpływ, prawda? Oczywiście, panie redaktorze, ze względu na to, że to był nietypowy naukowiec, jeżeli chodzi o skalę, jeżeli chodzi o Polski. Dlaczego, ktoś zapyta? A mianowicie był nie tylko nauczycielem, ale i ojcem dla swoich studentów podczas na przykład egzaminów. Tu każdy robił ściągi, czy też uczył się, kuwał regułki, definicje i tak dalej, i tak dalej. A pan docent zezwalał studentowi przynieść nawet całą bibliotekę, mógł pisać
mógł korzystać ze wszystkich źródeł, jakie były dostępne, ale zadawał studentom jakieś zagadnienie, jakiś problem do rozwiązania. Ale nie wystarczyło, że ktoś opisze ten problem, tylko pan docent wymagał od studentów samodzielnego, krytycznego myślenia, polegającego na tym, że przy zasobie pewnej wiedzy z szufladki musiał ten problem samodzielnie oczywiście tutaj rozwiązać, czy podać przykłady rozwiązania tegoż problemu. Aby bardziej to uświadomić państwu i tak przybliżyć bliżej sylwetkę pana docenta, to powiem, że to był człowiek dusza, ze względu na to, że dla studentów oczywiście również, ze względu na to, że jeżeli tylko jakaś była inicjatywa ze strony studentów, to był przychylny każdej inicjatywie naukowej. I tak na przykład w maju 2002 roku z oczywiście inicjatywy pierwszego roku studiów założył koło naukowe Societas w Instytucie Nauk Politycznych jednej z uczelni kieleckich. Do dnia dzisiejszego te koło Societas istnieje i tam studenci prowadzą dyskusje naukowe z zakresu nauk politycznych. Mało tego, pan docent nie tylko to uczynił, ale też jak wcześniej wspomniałem, ja uczestniczyłem w ustawicznej interdyscyplinarnej konferencji dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych. I tam pan docent oczywiście poprzez naukowy dyskurs prowadził nawet bardzo ciekawe elementy do swoich prac cybernetycznych. Mam tu na myśli dyskurs z panem doktorem oczywiście Michałem Kostołowiczem, który oczywiście kształcił się jeszcze, miał swoich mentorów z Polskiej Szkoły Matematycznej Lwowskiej i tutaj wprowadził do cybernetyki relacje czy zbiór. To bardzo ciekawe, bo no ale Józef Kosecki, którego dzisiaj wspominamy, to nie tylko socjocybernetyk, bo też znany jest ze swojej politycznej działalności. I co pana zdaniem takiego ciekawego i ważnego powinniśmy z tej politycznej działalności docenta zapamiętać, a może się nauczyć? Myślę, panie redaktorze, że to, co trzeba zapamiętać z działalności politycznej pana Józefa Koseckiego, to dwa takie fakty, a mianowicie działalność Ligi Narodowo-Demokratycznej, która akurat powstała w 1958, ale tu podam ciekawy fakt, taką historyczną ciekawostkę, że ja wraz z panem docentem i oczywiście kolegami 50. rocznicę powstania tejże organizacji, pan docent do upamiętnienia tej oczywiście organizacji zabrał nas na Rusinową Polanę 15 sierpnia 2007 roku i to dla nas było dużym wyróżnieniem ze względu na to, że tam wspominał, jak ona powstała, dlaczego powstała, jaki był jej cel założycielski tej organizacji i dlaczego. A ta organizacja oczywiście wywarła duży wpływ na młodzież, ale też i później na relacje później w Polsce. Myślę, że warto o tym pamiętać, ponieważ to była nietypowa organizacja, ale też była akurat ta organizacja kształtowana na wzór polskiej dwójki. I myślę, że sama idea tej organizacji warta jest przy tutaj przypomnienia, ale zwrócenie na nią uwagi. A druga taka rzecz to jest oczywiście działalność partii X. Dlaczego? Ponieważ działalność polityczna pana docenta, jak wcześniej wspomniałem, była szeroka, ale tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że ówczesny czas był czasem trudnych wyborów dla Polaków, ale też czasem, gdzie układ okrągłosłowy zaczął swoje działanie i pan docent przeciwstawiał się temuż poprzez na przykład pomaganie czy pomoc panu Stanisławowi Tymińskiemu tutaj w wyborach prezydenckich w roku 1990, ale jak również też poprzez tutaj publikacje z partii X w biuletynie informacyjnym o
ówczesnym stanie gospodarki czy ówczesnych działaniach rządu, i ja tu może przytoczę, Biuletyn Informacji Partii X numer 6 z 1994 roku, tutaj czytamy, zarówno prezydent, jak Sejm, Senat i rząd RP zobowiązany był i jest do szczególnej troski o mienie ogólnonarodowe, którym zarządza. Tymczasem to, co się dzieje od kilku lat w tej dziedzinie, jest bardzo niepokojące. I takich akurat informacji w biuletynach czy o prywatyzacji publikował wiele takich ciekawych informacji dotyczących prywatyzacji czy sprzedaży majątku narodowego. Na to trzeba też zwrócić uwagę. Ale po delegalizacji partii X pan docent zmienił troszeczkę działanie polityczne na działanie bardziej szkoleniowe. I tutaj trzeba wspomnieć to, że pan docent tworzył Uniwersytet Latający, później Narodową Akademię Informacyjną. To są elementy, które w działalności politycznej też są ważne, ze względu na to, że bez wykształconych kadr politycznych Polska czy Polacy nie zrobią nic, ze względu na to, że będziemy mieć mniejszy zasób wiedzy do działania, jeżeli chodzi o pole polityczne. No właśnie. Wiedza jest kluczem do podejmowania właściwych decyzji, trafnych decyzji. I tutaj może powróćmy w takim razie do nauki, bo z wykształcenia jest pan geografem i geografia w hierarchii nauk według Mazura Koseckiego no jest też dyscypliną i fizykalną, i cybernetyczną, bo jest takim ważnym metadziedziną dla wielu, wielu, wielu innych nauk i dyscypliną, taką metadyscyplin, interdyscyplinarną nauką. Czy to jakoś ułatwiło panu, nie wiem, zainteresowanie się właśnie cybernetyką? Tak, tak, panie redaktorze. Jak pan wspomniał, geografia jest to nauka interdyscyplinarna, gdzie na przykład jeżeli mamy problem do rozwiązania, czy zajmujemy się jakimś elementem życia tutaj zbiorowego, czy w ogóle życia na planecie Ziemia, trzeba wiedzieć i mieć zasób wiedzy, czy z ekonomii, czy z polityki, czy z geografii fizycznej, czy fizykalne elementy. Dlatego geografia mnie tym fascynowała i fascynuje nadal, ze względu na to, że ona ułatwia poznanie świata wokół nas, ale i świata wewnętrznego, bo też jest i cyber, oczywiście jest geografia społeczna, która ułatwia widzenie świata obok, który jest nas. A cybernetyka poszerza horyzonty myśleniowe geografii. Jest takim jakby szkołą średnią dla przyszłych cybernetyków, tak ja uważam, tak ja jaką taką drogą przeszedłem. I stąd dla mnie geografia jest dziedziną nauki, która wywiera duży wpływ na człowieka i sam nawet Konieczny tutaj powiedział, że geografia jest taką nauką, która pozwala szeroko widzieć świat. Tak. A od siebie tylko może dodam taką refleksję. Wiedzę geograficzną wydaje się, że trudno jest zafałszować i tutaj daje taką dobry trening nawet do, że tak powiem, uczenia się, robienia sobie zadań z logiki aksjomatyczno-informacyjnej, że właśnie, żeby łatwo przekształcać rozmaite zbiory oryginałów w opisy tychże rozmaitych obiektów i relacji pomiędzy nimi. I tutaj bardzo podoba mi się to pańskie ujęcie, że geografia jest przedszkolem cybernetyki. A właśnie tutaj ta uogólniona jakościowa teoria informacji, przywołałem ją też nie bez powodu, bo napisał pan książkę, może pod tytułem Uogólniona jakościowa teoria informacji w zastosowaniu do wybranych zagadnień filozoficznych.
Co pan najbardziej ceni w dorobku naukowym docenta? Czy właśnie tą logikę aksjomatyczno-informacyjną, czy może jakieś inne teorie? Tutaj trzeba zwrócić uwagę na pewną ewolucję podziału norm społecznych u Koseckiego, a jest to oczywiście jądro cybernetyki społecznej, zarówno cybernetyka kultury, i jak pierwsze wydanie cybernetyki społecznej nosi jeszcze silne piętno koniecznego, wyeksponowane na przykład w normach estetycznych, a ponadto konieczniańsko typowo polskie połączenie norm ideologicznych z etycznymi. Dopiero pod wpływem Mazura, który przekonał docenta, że cybernetyczny podział norm musi mieć, jak się wyraził, drzewo genologiczne, oczywiście wyrażenie to jest przez Mazura, wprowadzone z cybernetyki, a nie z koniecznego powinno być. I który oczywiście to zostało zastosowane już w drugim wydaniu cybernetyki społecznej. Mazur często powtarza, albo często zwraca uwagę Koseckiemu na czysto cybernetyczną klasyfikację norm społecznych. Ale mimo to jeszcze w analizie systemu sterowania społecznego, na przykład w drugim wydaniu cybernetyki społecznej, figurują jeszcze systemy o dominacjach norm i motywacjach etyczno-ideologicznych. I to Kosecki po raz pierwszy rozdzielił te normy dopiero później w sterowaniu ludźmi, gdzie po raz pierwszy osobno opisał system o dominacjach, motywacjach ideologicznych, jak również osobno o dominacjach etycznych. Jak wcześniej wspomniałem, ewolucja prac naukowych Koseckiego trzeba podzielić na tak zwanego młodego Koseckiego, jak również i starego Koseckiego. I tutaj u młodego Koseckiego budowa jego prac naukowej było często opartą na dedukcji teorii Mazura, a często na empirii koniecznego. Prowadziło to do pseudoinformowania. Dopiero jak później wspomnę, stary Kosecki w pracach z lat 90. ubiegłego wieku w pełni zaksjomatyzował nie tylko zaproponowany, zintegrowany system nauk współczesnej, ale także teorię Mazura i swoją własną. Wówczas już konsekwentnie stosował klasyfikację w naukach społecznych według analiz teoriopoznawczych. Tu można zobaczyć, zaobserwować czy przeczytać w cybernetyce rozdział 7. Mazur postulował właśnie, że żeby nie rozbijać na aksjomaty, lecz to ująć całościowo. Dopiero później, po pewnym okresie czasu, skrytykowano to na przykład filozofowie z Uniwersytetu Opolskiego. Stwierdzili, że to jest dotychczas jedyna taka propozycja, jeżeli chodzi o aksjomatyczną teorię informacji i ogólną jakościową teorię informacji. To była tylko jedyna próba, która dokonana została na przestrzeni, jeżeli chodzi o cybernetykę. I tutaj warto o tym wspomnieć, że ze względu na to, że pan docent Kosecki akurat jako nauczyciel miał te błędy i zwróciłem na to baczniejszą uwagę w swojej pracy. Tak. Pracę, a czy w ogóle tą książkę polecamy do lektury. Nie wiem, czy ona jest gdzieś dostępna. Można ją zakupić, panie Grzegorzu? Czy... Już nie, bo to była praca moja, rozprawy doktorskiej, którą pisałem na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest dostępna na stronach autonom.pl, na stronach autonomu. I tam można spokojnie do niej dotrzeć w wersji PDF-ie i można ją się z nią zapoznać. Ale taką ciekawostką dodam, że jeżeli chodzi o te normy społeczne, nie tylko, ale w szczególności mój jeden z akurat recenzentów tej pracy doktorskiej, pan już nieżyjący, pan profesor Dywan, oczywiście Zdzisław Dywan, stwierdził tutaj, że ta praca, w ogóle te dokonania Józefa Koseckiego powinny być stosowane jako bardzo cenne, jeżeli chodzi o klasyfikację małżeństw
i powinny być one stosowane na przykład do kojarzenia tutaj małżeństw, bo człowiek stoi przed dwoma wyborami. Jeden wybór to jest współmałżonka, a drugi wybór pracy. I tutaj psychocybernetyka i ta moja praca bardzo ułatwia. I tu wspomniał, że tu przydałaby się jakaś klasyfikacja, czyli jakiś tutaj test psychologiczny, który by ułatwiał właśnie rozróżnienie tych norm etycznych i w ogóle norm danego obiektu, czy też motywacji, ale i też dynamizmu charakteru. I tutaj pan profesor Zdzisław Dywan pozytywnie i bardzo dobrze ocenił ten wątek, jeżeli chodzi o tą pracę naukową. I myślę, że warto o tym wspomnieć, że psychocybernetyka ułatwia nie tylko kojarzenie par, ale również też pozwala na w przyszłości określenie, w jakim kierunku dany system pójdzie, jak się rozwinie w układzie dynamizmu charakterów, co ułatwia późniejsze rozeznanie. Tak. O, to zawsze w radiu podkreślamy, że cybernetyka jest dyscypliną właśnie konkretną, bo zajmuje się rzeczywistymi problemami, czy to małżeństwami, czy problemami natury politycznej. I to najlepiej właśnie o tym świadczy dorobek naukowy właśnie tych dwóch polskich największych chyba cybernetyków jak do tej pory, czyli profesora Mazura i docenta Koseckiego. I może właśnie tutaj te sprawy małżeńskie i doboru warto by było może poruszyć też przy innej okazji, bo ta rzecz nie jest podejmowana, mówię, w Polsce od wielu lat, tak samo jak przygotowanie i wybór zawodu, które pan wspomniał. Bo to już właśnie Mazur dawno temu, chyba w latach 60. właśnie postulował, żeby zmienić programy nauczania, aby uwzględniały szkolenie, edukację dzieci i młodzieży do dobrego życia. No i tu ciągle tego nie ma, a zwłaszcza ze szkołą coraz gorzej. I zwłaszcza w ostatnich miesiącach. Bo panie redaktorze, dodam, że szkoła w tym momencie nie uczy samodzielnego wyboru, jeżeli chodzi o zawód, czyli jeżeli chodzi o układ motywacji danego ucznia i czy struktury osobowościowej danego ucznia, jak również nie daje narzędzi, nawet i po studiach, oczywiście w znalezieniu odpowiedniego współmarzonka, bo jakimi kryteriami ma się dany człowiek sugerować, żeby znaleźć odpowiedniego dla siebie współmałżonka. I stąd mamy te różnego rodzaju konflikty małżeńskie, ze względu na to, że po prostu nie mamy narzędzi ku temu. A psychocybernetyka, jak wcześniej wspomniałem, pan profesor Zdzisław Dywan o tym bardzo właśnie wspomniał. Ja nawet pominąłem ten wątek, albo tak tylko troszeczkę swojej książce poruszyłem, a na to zwrócił uwagę, bo to jest bardzo ważny wątek, jeżeli chodzi o życie społeczne. No, kluczowy. No bez zgodnych marzeń nie ma rodzin i tym samym społeczeństw. Dodam jeszcze, że docent Kosecki stworzył taki test psychocybernetyczny oparty właśnie na dynamizmie charakteru i czy też na motywacjach. I ten test zostawił nam, uczniom, i my taki test mamy w posiadaniu i jesteśmy w stanie przebadać populację, czy daną osobę, czy dane małżeństwo, czy też stwierdzić, jakie, bo pan docent często zwraca uwagę, że pewne populacje, czy systemy, na przykład jak Polska, czy jako system, nad system ma silne dominujące motywacje poznawcze i etyczne. I to można zauważyć dzisiaj. No, z tymi etycznymi to bym się już tutaj kłócił. Aczkolwiek, no tym bardziej, znaczy może są rzeczywiście te etyczne, tylko chyba
mamy do czynienia w Polsce już z mieszanką rozmaitych etyk. Tak, dawniej, zgadza się, tu się zgadza. Dawniej może dominowała ta etyka katolicka, a teraz chyba już tak jednorodnego systemu etycznego nie ma. Tylko inny, tak, zgadza się, tu się zgadzam z panem redaktorem. I właśnie jeszcze, no wracając do docenta i do tego też testu, no to może apeluję tutaj do uczniów, żeby nie chować takiego skarbu, mówię, gdzieś w zakamarkach, w kufrze, tylko używać. I może to byłby taki dobry element też i propagowania, mówię, cybernetyki. No i mówię, z pożytkiem też realnym, mówię, dla ludzi. I nie wykluczone, i też dla cybernetyków, które te testy będą przeprowadzać. Także. Panie redaktorze, owszem, tak, tylko jeżeli byśmy, jest to troszeczkę, jak wracam do Ligi Narodowo-Demokratycznej, troszeczkę tajemnicą ze względu na to, jeżeli byśmy to opublikowali, czy to by osoby często wykorzystywały w różnych, no, niezbyt do tych celów pożądanych te testy, więc tutaj my posiadamy takowe testy i są te testy, uczniowie znają pana docenta te testy i my możemy w każdej chwili, jeżeli ktoś zechce i będzie miał taką ochotę przeprowadzić, poddać się takiemu badaniu tym testem. Ja jestem otwarty na taką propozycję i jeżeli będzie konieczność, zapotrzebowanie, żeby więcej takich robić testów, to też możemy otworzyć i biuro, czy nawet założyć firmę, która by takowe testy wykorzystywała do kojarzenia małżeństw, czy do znalezienia pracy, czy też dla firm. Jeżeli poszukują pracowników o pewnych motywacjach, to bardzo, bardzo te testy nie tylko na obecną chwilkę, ale i też pokazują, jak dany dynamicznie rozwinie się z czasem. Jak pan docent wspominał, że te testy jednoparametrowe, czyli tylko dynamizmu charakteru Mariana Mazura wykorzystuje, nie wiem czy teraz jeszcze, ale tak pan docent wspominał, właśnie Bundeswehra do jeżeli chodzi o oficerską kadrę. Bo wiedzieli, że jeżeli zatrudnią w tym momencie endostatyka, to za 20 lat już będzie endodynamikiem i taki endodynamizm może być zagrożeniem dla armii, więc takich ludzi wysyłają w późniejszym czasie, znając oczywiście takie testy, które pracowali na bazie właśnie mazurowskiej teorii dynamizmu, stosują. No, także też może uczmy się od Niemców tego, żebyśmy się wreszcie sami od siebie, od innych Polaków zaczęli uczyć i czerpać, korzystać z naszego własnego dorobku. I a propos właśnie dorobku docenta, bo minęło już 5 lat od jego śmierci, a stawiał rozmaite prognozy dotyczące przyszłości Polski, świata. Czy jakieś szczególne pan zapamiętał te prognozy, jakieś przewidywania i czy się sprawdziły, czy też nie? Powiem tak, panie redaktorze. Tutaj bardzo ważną prognozą, którą pan docent postawił jeszcze za życia, to była prognoza, która została opublikowana w marcu 2008 roku na Wikipedii. Jak ktoś chce, to może na diagramie pana docenta na Wikipedii, ale tam autorzy chciało wejść na powyżej 500 tutaj odsłon. I tam znajdziemy tutaj cybernetyczną teorię konfliktów międzynarodowych. I tam właśnie pan docent tak pisze, że z aktualizowanej prognozy wynika, że w 2008 roku stosunki międzynarodowe osiągnęły podwójny krytyczny punkt, grożący nawet wybuchem III wojny światowej. Stany Zjednoczone powoli tracą swój status jedynego supermocarstwa. Z kolei Chiny posiadają już potencjał
gospodarczy, który pozwala im przeciwstawić się Stanom Zjednoczonym, zwłaszcza gdy udało im się pozyskać do sojuszu Rosję. W tej sytuacji musi nastąpić wzrost napięcia międzynarodowego, do którego od kilku lat przygotowuje się wiele służb specjalnych. Dotyczy to zwłaszcza służb odpowiadających za realizację wojny informacyjnej, będącą w obecnym czasie najważniejszą elementem wojny. Tutaj koniec akurat to cytatu i powiem, że tak, pan docent sam się nie spodziewał, że kilka dni, bo że to było 7 czy 6 sierpnia, a 8 sierpnia 2008 roku odbywały się w Pekinie letnie igrzyska olimpijskie. I wtedy wybuchła wojna w Gruzji. Wtedy Rosja, która uderzyła na Gruzję i wybuchł ten konflikt gruziński, co się okazało? Stany Zjednoczone i NATO nie były w stanie nic zrobić. I to się okazało, jeżeli chodzi o te obliczenia, że to był taki podwójny, krytyczny punkt, który pan docent, jak wcześniej wspomniałem, bazując na obliczeniach cybernetycznych teorii konfliktów międzynarodowych, wyszedł. A obecnie, tak można się spodziewać, też tutaj stawiam takie, można postawić, że olimpiada zimowa w Pekinie, która będzie za niecały rok, w lutym 2022 roku, będzie też punktem, ale po, nie podwójnym krytycznym punktem, ale będzie punktem hegemonii Chińskiej Republiki Ludowej nad Stanami Zjednoczonymi. I zobaczymy, jak się ukaże, czy wtedy dolar traci pozycję waluty wymienialnej, czy yuan zostanie taką walutą. Zobaczymy. Ale myślę, że już to będzie czas, kiedy Chińska Republika Ludowa zacznie budować jedwabny szlak, nowy jedwabny szlak. Tak. I właśnie tutaj wkroczyły do naszej rozmowy Chiny. Wielka, starożytna cywilizacja. Ale tutaj, na naszym podwórku, czy właśnie w ostatnich 5 latach, od śmierci docenta właśnie, czy zauważył pan jakieś znaczące zmiany cywilizacyjne? Oczywiście, że tak, ponieważ jest tak, że wchodząc do Unii Europejskiej, wchodziliśmy do systemu stacjonarnego o dominujących motywacjach prawnych. Ale tu trzeba zwrócić bardzo ważną uwagę, że właśnie system o sterowaniu o motywacjach prawnych, to właśnie wrócę na chwilkę do Konecznego i to on tu bardzo fajnie wyróżnił, że jest samo bizantynizm, czyli motywacje prawne wschodnie i zachodnie. Czyli bizantynizm wschodni jest różni się od bizantynizmu zachodniego tym, że podejściem do prawa. Jak to rozumieć, że u nas, mam na myśli Polskę, było pod wpływem, będąc wschodnich tutaj motywacji bizantyjskich, a w szczególności motywacji prawnych, ukształtował się taki wizerunek biurokraty, który on interpretuje prawo. To każdy urzędnik mówi, co jest prawem. Na przykład w Europie Zachodniej, tam akurat motywacje prawne stosuje się, jak jest napisane w prawie. I co się stało, że kiedy myśmy wstępowali w 2004 roku do struktury Unii Europejskiej, do systemu, jak mówiłem wcześniej, prawnego, o motywacjach silnie prawnych, powodowało to, że taki dysonans poznawczy. Europa, jak to przecież, oczywiście Unia Europejska, jak to jest? Przecież to jest ta sama Europa, a inne podejścia prawne. Ja na przykład muszę przyznać się, mea culpa, maxima culpa, że ja wykorzystałem to ze względu na to, że prowadziłem sobie auto z Anglii,
kierownicy po stronie prawej. I urzędnik tutaj w Polsce powiedział nie. Ja oczywiście opierałem się na prawodawstwie Unii Europejskiej, ale urzędnik się uparł, więc przeszedłem całą ścieżkę prawną w Polsce, jak w Unii Europejskiej i tutaj Trybunał Sprawiedliwości Luksemburgu przyznał mi rację i w końcu mi tego, ten auto zarejestrowano. Ale to było w 2005, a my tu już teraz jestem już 6 lat później. Co się zmieniło, że do tej cywilizacji o silnych motywacjach prawnych doszła jeszcze mieszanka cywilizacyjna oparta o silnych motywacjach witalnych, gdzie prawo nie stanowi urzędnik, tylko stanowi jedna osoba. Wystarczy, że ktoś, wódz przykładowo, ustanowi dane prawo, czy ustanawia prawo bardzo szybko, bez tutaj procedur legislacyjnych, bez konsultacji. Wystarczy, że on, dana osoba, czy wódz, takowe prawo wprowadza i mamy tutaj do czynienia z różną mieszanką. I to mamy dzisiaj, akurat jeżeli chodzi o Polskę, taki dysonans, gdzie mamy z jednej strony konstytucję, a z drugiej mamy rozporządzenia. I jest kwestia taka, że sądy inaczej podchodzą do obostrzeń, co mamy dzisiaj w tym momencie, a inaczej podchodzi tutaj władza wykonawcza. To właśnie jest taka różnica mieszanki, jeżeli chodzi o podejście cywilizacyjne, ale też i cybernetyczne, bo zostaliśmy z układu oczywiście stacjonarnego o motywacjach silnych prawnych, jakby przeszliśmy do systemu dynamicznego o silnych motywacjach prawnych. Wyeliminowano w Polsce coś takiego jak motywacje etyczne. W wcześniejszej części rozmowy o tym wspomnieliśmy, że właśnie te normy etyczne zostały wręcz zmienione na czysto prawne. To właśnie norma prawna reguluje, co jest moralne i co jest etyczne i jak powinniśmy postępować. Nie jak było oczywiście jakby w Polsce w czasie II wojny światowej, czy po II wojnie światowej, czy pierwszej Rzeczypospolitej, że to właśnie poprzez Kościół katolicki te normy etyczne wyznaczały działanie danego systemu, czy człowieka, czy działanie osoby w różnych dziedzinach, jeżeli chodzi o dziedziny życia. A teraz mamy to troszeczkę zaburzone i odczuwamy troszeczkę, że to jest troszeczkę dla nas obce, i troszeczkę nie możemy się w tym odnaleźć, jeżeli chodzi o społeczeństwo, więc nie mamy takiego podłoża, fundamentu, o którym byśmy się oparli, a ten fundament była to właśnie cywilizacja łacińska, która była oparta o silne motywacje etyczne, gdzie motywacje tutaj prawne były tylko podporą. I stąd mamy tutaj taką zmianę podejściu cywilizacyjnym dodatkowo. Przecież możemy zaobserwować wpływ innych cywilizacji, cywilizacji sakralnej, która jest bardzo widoczna, czy też cywilizacji arabskiej, która coraz bardziej w Polsce jest widoczna i jest mało znana. I obawiam się, że ta mieszanka, która jest w Polsce cywilizacyjna, a tym bardziej mieszanka w ujęciu cybernetycznym, niejednorodny system, powoduje taką niespójność, niejasność w odczytywaniu życia społecznego. I tu widzę i dostrzegam duży, duży problem, jeżeli chodzi o Polskę. No właśnie. A czy zauważa pan jeszcze jakieś siedliska, mateczniki tego z podejścia takiego łacińskiego, no, opartego na normach etycznych? Można by powiedzieć, że takimi matecznikami jest południe Polski. Przeważnie mam to na myśli Tatry i Podhale. Ze względu na to, że tam akurat jest jeszcze pozostałe myślenie o silnych motywacji etycznych ponad normami prawnymi, tylko obawiam się, że cywilizacja turańska, czyli ten system, gdzie jest dominanta wyłącznie prawa, może zdominować, takie mam obawy,
że może dominować te motywacje czysto etyczne, jeżeli chodzi o system sterowania społecznego w pojęciu cybernetycznym. Ale jest taki matecznik i tam akurat, jeżeli chodzi o te motywacje etyczne, są dosyć silne. Jak pan był, czy ktoś jest na Podhalu, czy w Tatrach, to jest dostrzegane. I obecnej sytuacji politycznej też możemy to dostrzec, tylko jest kwestia teraz tak, czy ten system o sterowania, o silnych motywacjach prawnych, ale tych dynamicznych system, jeszcze zasklepił się, czy został już wpojony do systemu polskiego, czy też to tylko będzie taki element dodatkowy, który był i który zostanie w systemie sterowania u nas. Czas pokaże. No myślę, że Polacy, w ogóle system oparty o silnych motywacjach etycznych, nie lubi zbyt dużej dominacji prawa. Bo gdybyśmy byli w Niemczech, to bym wiedział, że no to jednak ten system prawny byłby bardziej do przyjęcia. Mam tu na myśli tutaj mieszankę cywilizacyjną za czasów II wojny światowej, mam na myśli Niemcy III Rzeszę. Tam właśnie ten system właśnie turańsko-bizantyjski się przyjął bardziej niż u nas. Czy się u nas przyjmie? Myślę, że nie, ze względu na to, że jak wcześniej wspomniałem, te motywacje etyczne są dosyć silne, chociaż one są troszeczkę mało dostrzegalne i jak można byłoby powiedzieć, wymagają troszeczkę większego odbicia od samego dnia. No zobaczymy. Myślę, że najbliższy rok będzie rozstrzygający ze względu na to, że jak wcześniej wspomniałem, potęga Chin idzie, o której wspomniałem i to może się zmienić. No właśnie, a ta potęga Chin, czy to jest według pana dla Polski szansa, czy zagrożenie, czy też no, więcej zależy od nas, bo być może Chiny jakkolwiek będąc hegemonem mogą się tutaj w nasze wewnętrzne sprawy nie mieszać w ogóle. Jak pan prognozuje tutaj, czy no, wzrost, który obserwujemy Chin, czy będzie miał jakiś istotny wpływ tutaj na nasze polskie sprawy? Jak wcześniej wspomniałem, panie redaktorze, tu bardzo ważnym elementem jest właśnie cybernetyczna teoria konfliktów międzynarodowych. Ze względu na to, że ona pokazuje, w jakim kierunku dany system sterowniczy idzie i jak to się rozkłada na przestrzeni, będzie rozkładało na przestrzeni lat. I tutaj dostrzegam, że Polska ma ogromną szansę na rozwój gospodarczy, ekonomiczny, czy też demograficzny ze względu na, jak wcześniej wspomniałem, pan mówił o geografii. Bo geografia, patrząc na mapę nawet fizyczną Europy, czy też Azji, tak czy tak, my mam na myśli tu Polskę, jesteśmy państwem, gdzie jest położenie równoleżnikowe. Są niziny, wyżyny i góry. A większość naszego kraju to są niziny. Więc tak czy tak, jeżeli Chiny chcą zrealizować swój projekt jednego pasa, jednego szlaku, o którym mówił Xi Jinping w 2013 roku, to musi budować infrastrukturę kolejową, drogową, lotniczą bez pominięcia Polski. Jak spojrzymy teraz na budowę tegoż jedwabnego szlaku nowego XXI wieku, spojrzymy na działania Chińskiej Republiki Ludowej, ku temu zmierza. Tylko jak my to wykorzystamy, to będzie zależało wyłącznie od nas, bo pewne kroki strona chińska już zrobiła. Na przykład podam, że liczba pociągów towarowych Chin-Europa przybywających, odjeżdżających z największego akurat chińskiego miasta osiągnęła rekordowy poziom. Oczywiście pomimo obecnej sytuacji, która jest. Na przykład przez Polskę przejechało w tym roku 3548 transgranicznych pociągów towarowych
co stanowi wzrost o 30, prawie 6% do roku poprzedniego, przewożąc łącznie 324 310 kontenerów towarowych. To jest bardzo, bardzo dużo. W sumie porty, w ogóle port, który początkowy w Chinach, obsłużył ponad 1758 pociągów, co stanowiło wzrost o prawie 60% do roku ubiegłego. To znaczy, że z każdym rokiem ten potencjał przewozowy Chin, w ogóle jedwabnego szlaku, będzie wzrastał. Ja tylko tak podam na obecny rok dane i one już są dosyć duże i wiem, że Chińska Republika Ludowa będzie się powoli, czy w ogóle świat będzie się wycofywał z transportu morskiego, fraktu morskiego, a będzie przechodził na transport lądowy, bardziej bezpieczny dla Chin i bardziej, na którym się Chińczycy lepiej znają, mają bardziej opanowany. Myślę, że tutaj dla Polski jest ogromna szansa, żeby to wykorzystać. I jeżeli teraz może za naszego pokolenia jeszcze to nie będzie tak widoczne, ale kolejne pokolenie z tym się zmierzy i to będzie już realny świat oparty na właśnie na, jak wcześniej wspomniałem, na działaniach i tutaj elementach jedwabnego szlaku, który będzie budowany w całym świecie. I to on jest już budowany w całym świecie. Nawet ostatnio nawet i Węgry z linii tutaj bałkańskiej budują przejście kolejowe tutaj z Ukrainą. My mamy więcej takich przejść kolejowych, bo mamy i Terespol, i mamy LHS-kę, czyli linię hutniczo-stalową do Sławkowa, która przebiega przez na przykład województwo świętokrzyskie. Ale czy to wykorzystamy, w jakim kontekście i kiedy, to zależy od nas, panie redaktorze. A to jest duża szansa ze względu na to, że Chiny pozostawią nam samodzielną politykę demograficzną i ekonomiczną. Nam będzie tylko pozostawiam, by czuwać nad prawidłowością przebiegu linii tutaj handlowych jedwabnego szlaku. By ten szlak był drożny, żeby ten szlak przynosił korzyść dla obu stron i myślę, że budowa jedwabnego szlaku jest w interesie jak i Polski, jak również Chińskiej Republiki Ludowej. Dodać warto też, że jeżeli chodzi o układ motywacji, to Polska, jak i Chiny mają bardzo silne motywacje etyczne i to bardzo cenią w Polakach i jak myśmy też powinniśmy to oceniać u Chińczyków. Ale mało się o tym, panie redaktorze, mówi, bo mało jest ten fakt znany i stąd tutaj należy czerpać wiedzę, że jeżeli chcemy być państwem, które z tej sytuacji obecnej wzrośnie na gospodarczo, czy zwiększy się liczba demograficzna Polaków, to trzeba po prostu postawić w tym momencie na bardzo bliskie stosunki i relacje z Chińską Republiką Ludową. To właśnie może jeszcze na koniec poproszę pana o pewien komentarz do powiedzenia do tych podobieństw polsko-chińskich, o których pan powiedział, że to mało się mówi, i tak by skonfrontować się te właśnie nasze pewne podobieństwa do różnic i historii chociażby naszych sąsiadów może z Chinami, bo też mało się mówi, że zarówno Rosja, jak i Niemcy, nasi dwaj, mówię, najważniejsi sąsiedzi, no na początku bodajże to XX wieku, pan mnie skoryguje, mocno mieszali w Chinach. Jeszcze to były te końcówki, te wojny opiumowe słynne bodajże i tam Niemcy niezbyt się, mówię, są na pewno mile pamiętani przez Chińczyków, a Chińczycy są pamiętliwi. Mógłby pan coś na ten temat dopowiedzieć? Jeżeli chodzi o Chiny, Chiny były samowystarczalne w wieku XIX i słusznie pan redaktor wspomniał, że wojny
umowę, czyli dostarczenie dla Chin samowystarczalnych produktów, zapotrzebowanie na produkty opium spowodowało klęskę Chin. Do tego stopnia, że tutaj imperializm brytyjski, amerykański i oczywiście, jak pan wspomniał, niemiecki spowodował to, że pewne obszary chińskie były okupowane. Mam tu na myśli Hongkong, czy Szyko Shantungu, posiadłości niemieckie. Chińczycy, słusznie pan wie, że pamięta, że o tym wiedzą i nie zapomnieli to o Europie, a w szczególności tym krajom, które wymieniłem. I myślę, że mało tego, dodać warto, że my i Chińczycy mamy jakby wspólną historię. Tu mam na myśli historię swoich narodów, gdzie byli okupanci, gdzie była walka o niepodległość i Polska też to samo mamy. Czyli jesteśmy nawet z punktu widzenia historycznego bardzo podobnym narodem, jeżeli chodzi o cierpienia i o walkę o niepodległość. To, co najważniejsze dla Chin i Polski, trzeba zwrócić uwagę na to, że żeby podbić Chiny, to Europa musiała zlikwidować państwo polskie. Bo kiedy była silna Polska, to wtedy też rozwijały się bardzo prężnie i dynamicznie Chiny. Kiedy myśmy stracili oczywiście niepodległość w wieku XVIII, to przyczyniło się na początku oczywiście XVIII wieku, później przez wiek XIX, byliśmy pod zaborami. To przyczyniło się do tego, że droga do Azji stała otworem dla imperializmu u amerykańskiego, jak wcześniej wspomniałem, czy angielskiego, czy też niemieckiego. Chińczycy o tym pamiętają i tu nawet w historii można wymienić kilka takich faktów. Pomocy chińskiej dla nas, czymś nawet taki najbliższy, mało też znany fakt 56 roku, mówię o Polsce, mało znany, i pomocy w wydarzeniach czerwcowych 56 roku i wpływie Mao Tse-tunga, ale również w późniejszych okresach tutaj Chiny też bardzo, bardzo nas wspierały jako sojusznika i myślę, że nadal to czynią, bo takim gestem pojednania już po ogłoszeniu inicjatywy pasa i jednego pasa i szlaku było zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudę do Pekinu w 2016 roku. Później te relacje troszeczkę się teraz są bardzo, bardzo zamrożone. Ale dla Chin to jest tylko kwestia czasu, kiedy realizacja tegoż planu zostanie dokonana, bo jak wiemy, 2049 rok to jest lecie powołania Chińskiej Republiki Ludowej. A już niebawem, bo 23 lipca będzie też obchodzona rocznica powstania Komunistycznej Partii Chin. To też dla Chińczyków są ważne daty. Myślę, że dla Chińczyków daty i etyka jest bardzo ważna, czy symbolika jest dla nich ogromnie ważna. I tak jak wcześniej wspomniałem o 8.8.2008, czyli o dacie i odbycie się, czy przebiegu olimpiady w Pekinie i igrzyskach letnich. Tu warto też o tym pamiętać, ponieważ dla nas jako Polaków to jest historyczne i niebywałe wydarzenie i szansa do rozwoju tylko. Należy to zauważyć. Pan redaktor wybaczy za dygresję, ale historyczną, ale tu w tym momencie warto to przypomnieć, że kiedy potencjał sterowniczy Stanów Zjednoczonych w roku 17 był już dosyć znaczny, był taki przywódcy, jak się nazywał Ignacy Paderewski. To dzięki jego pracy, rozmową z Wilsonem, ówczesnym prezydentem Stanów Zjednoczonych, Polska odzyskała niepodległość na płaszczyźnie tutaj dyplomatycznej, bo oczywiście siłowo trzeba było bronią ręką walczyć o tą niepodległość. Ale tutaj ta koncepcja Stanów Zjednoczonych Polski na tego, przepraszam, Jana Paderewskiego była bardzo ważna i teraz stoimy na tym samym rozdrożu, w takim samym punkcie, że jedwabny szlak będzie
punktem zwrotnym dla rozwoju dla Polski, tylko czy to wykorzystamy, w jakim stopniu to wykorzystamy, będzie zależało od nas i od przyszłych pokoleń. Bardzo dziękuję za tą dygresję, bo to jest ważna sprawa, jeśli chodzi o prowadzenie właśnie takich cybernetycznych analiz historii. I tutaj też przypomnę naszym słuchaczom o pewnej audycji właśnie w Cyberradio pod tytułem Cel Niepodległa, gdzie właśnie te sprawy związane z odzyskaniem niepodległości po zaborach omawialiśmy. Także bardzo dziękuję, panie Grzegorzu, za rozmowę i mówię te ciekawe uwagi na koniec. Być może jeszcze da się pan zaprosić na jakieś kolejne audycje. Przedyskutujemy ciekawe sprawy i tutaj też mam prośbę do słuchaczy. Komentujcie, zadajcie może pytania, co byście się może chcieli od pana Grzegorza ciekawego dowiedzieć jeszcze. Czy coś trzeba wyjaśnić z tych spraw, o których dzisiaj żeśmy rozmawiali? Także jeszcze raz, panie Grzegorzu, dziękuję za rozmowę. Cieszę się, że pan poświęcił nam swój czas. Panie redaktorze, to ja dziękuję panu, jak i słuchaczom, że mogłem w tym momencie przedstawić kilku dosłownie wątkach w historię moich relacji z docentem Koseckim, ale też i moich przemyśleń, jeżeli chodzi o sytuację współczesnego świata. Dla mnie to jest też bardzo ważne i bardzo dziękuję za zaproszenie panu redaktorowi, że mogłem tutaj wziąć pana udział w programie. Dziękujemy, żegnamy się z państwem i do usłyszenia w kolejnych audycjach. Do usłyszenia. Cyber Radio.